tym momencie drugi. No, chciał wygrać. Wiadomo już, że tego zwycięstwa nie odniesie. Reruhi Shimizu z Japonii. No, był to długi skok znowu w wykonaniu Reruhi Shimizu. Troszeczkę zrobił wiatrak rękoma po lądowaniu. No ale w sumie nie wyglądało to najgorzej, jeśli chodzi o jego skok. No tak na granicy klapnięcia na tyły Reruhi Shimizu to nie jest zbyt wysoki zawodnik, więc to wszystko nieco inaczej wygląda niż w przypadku bardzo wysokich, szczupłych zawodników, gdzie to wyraźnie widać.